Witajcie kochani bardzo serdecznie w nowym filmie. Co dzisiaj? Dzisiaj będzie paczuszka z Avonu. Przyszła mi, którą tylko otworzyłam, żeby było łatwiej wyjmować. Na wierzchu mam katalog, o, tu jakąś próbeczkę, szmineczki. Mam też jakieś inne próbeczki. O, akurat to się oderwała się stąd. Katalog na czerwiec 2023. Nowa formuła tuszu. Poczytałam trochę o nim, czyli po prostu tusz teoretycznie jest ten sam, ale jest zmienione opakowanie i trochę podkręcona receptura, więc na pewno sobie będziemy testować. Na samym końcu po 23,99 pur blanki. Dobra, mam torebunie, te małe, szkoda, że to papierowe. Mam tutaj więcej katalogów. I co my tu mamy? Próbki tego nowego podkładu. Flawless Match Natural Finish Foundation with Hyaluronic Acid at SPF 20. Zamówiłam wszystkie te odcienie. Mam nadzieję, że wszystkie mi przyszły. Później będę to po prostu sprawdzać. Opakowanie na okulary przeciwsłoneczne możecie zobaczyć, jakie to jest po prostu ogromne. Akurat teraz okularów nie zamówiłam, zamówiłam je w zeszłym katalogu. To już moje drugie pudełko. Jedno mam w zebrę, drugie to. Włożę sobie jedno po prostu do samochodu, a drugie będę trzymać w domu. Lakmi dla niej i dla niego. Powiem szczerze, skończyły mi się. Zamawiam je głównie przez tą nazwę. Lakmi, tak? Zawsze jak gdzieś jechałam na jakiś turniej albo potrzebowałam odrobinkę szczęścia, to sobie wmawiałam, że jak się po prostu tymi perfumkami popsikam, to no to po prostu uda mi się to, co mam do zrobienia. Damskie i męskie, czyli jedno dla mnie, drugie dla Piotra. Mgiełka. Mgiełka to jest chyba z końca? Czy z jakimś zestawem, jak już nie pamiętam. Co to jest? Solar Flowers Salty Sea Air Scent. Ok, czyli mamy mgiełeczkę. Żel pod prysznic, ten sam, tylko że ten jest żółty, a nazwa ta sama. Ale to ok. Tak, mam tusz, ten Last Genius, ten nowy, akurat mam dwa, więc jeden na pewno będzie dla siebie. Zostawię balsam Love You. No chyba tak, balsam Love You. Pachnie naprawdę bardzo ładnie. Ale skąd ja mam ten balsam? Co, ja mam chyba sklerozę. Albo się po prostu starzeję. To jest chyba jakaś nowość, nie? Czy dostałam w gratisie? A, już wiem, dobra. To był ten zestaw taki z przyszłego katalogu. Dobra, już wiem, z Focusa. Tam była możliwość zamówienia, tylko jeżeli złożysz zamówienie za 400. Tak, to dopiero wtedy można było sobie ten zestaw z Focusa odebrać. Mam tutaj jeszcze więcej próbeczek i jeszcze więcej katalogów. Mini katalog, ale to majowy jest przecież, bo to poznaję. Focus, właśnie, Love You. Te perfumki będą nowe w przyszłym katalogu. Błyszczyk 3 w jednym do ust, powiek i policzków. Błyszczyk do policzków. Jakoś nie do końca to widzę, no ale okej, dobra, będziemy sobie robić przegląd katalogu, jak się zacznie nowy miesiąc. I to jest właśnie balsam tego nowego zapachu. Ale powiem szczerze, on naprawdę bardzo ładnie pachnie. Takie owoce, czuję tutaj owoców dużo, takich słodkich owoców. Może jest tu jakiś delikatny kwiat, ale nie ma go za dużo, głównie owoce czuję. Ale podoba mi się, podoba mi się. Maseczka Peel Off, to jest ta nowa na noc z kwasem hialuronowym. Tak, to będzie nowość. O, nawet próbeczkę też dostałam. Viva La Pink, czyli to jest ten róż w sztywcie. Tak, to będziemy sobie testować, bo tutaj też trochę jest kolorówki. I z kolorówki zamówiłam sobie perełki brązujące i róż. W kuleczkach, więc to sobie na pewno sprawdzimy. Blush Pearls i Bronzing Pearls.
Jeszcze wyjmuję próbki tego podkładu. To sobie domówiłam, bo mi trochę brakło do zamówienia za 400 zł. To jest ten krem pod oczy z protinolem. Żel do mycia twarzy na niedoskonałości, oczyszczający z aktywnym węglem. I właściwie ostatnia rzecz, która jest w pudełku, czyli nie było tego jakoś za dużo, to jest ten nowy zapach Black Suede Real. Dobra. Dzisiaj będę męsko pachnieć. W ogóle, jak możecie zauważyć, to mam twarz podzielona na dwie części. Z każdej strony jest inny makijaż. Ale co tu mam na twarzy, to nie będę zdradzać. Dowiecie się za tydzień. Black Suede Real, zielone. Dobra, popsikam go tutaj. Niech troszeczkę wywietrzeje. Ja sobie poszukam w katalogu czerwcowym, jakie tutaj są nuty zapachowe. Na razie czuję bardzo mocny zapach, taki typowo męski. Na razie mi się podoba. Dobra, Black Suede Real mamy tutaj. I co tu jest? Drzewny aromatyczny. No fajnie. Uwolni naturalną pewność siebie z wielowymiarowym zapachem, w którym pikantna świeżość pieprzu syczuańskiego i zielony charakter geranium idealnie kontrastują z drzewną zmysłowością mchu. Czyli znowu tu mamy mech. Jest on wyczuwalny, ale nie tak mocno wyczuwalny jak w tym takim malutkim. Jejku, nazwy jak zwykle zapomniałam. Jak zwykle zapomniałam, ale jest też mech w jednym zapachu. O, scent. Tak, w tym też jest mech. Tutaj jest bardziej wyczuwalny, taki typowy las. Tutaj czuć mech, czuć las, ale zapach jest taki typowo męski. Zmienia się już troszeczkę, jest troszkę bardziej słodszy. No, dla takiego fajnego, fajnego jakiegoś prezesa. Tak mi się kojarzy ten zapach, taki może elegancki w sumie. Mimo, że ta nuta mchu jest. Podoba mi się. Ładny. Ładny ten zapach. Ładny. No dobra. Dobra, podoba mi się. Podoba mi się. Real. Chyba najbardziej z tych wszystkich. Black Suede mi się podoba ten akurat. Jest hot, podstawowa wersja, dark i secret. Ładne. No dobra, nowych zapachów nie było teraz. Niestety, będzie w przyszłym katalogu. Jedynie, no to mogę ten balsam powąchać, który na obecną chwilę naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Najbardziej wkurza mnie to, że czasem przychodzą opakowanie takie dość... dość brudne. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. I właśnie ciężko coś to wyczyścić. Nie da się nawet wręcz. Taki idealny będzie na wiosnę, lato. Świetny po prostu zapach. Świetny. Zrobimy sobie... tylko właśnie, mamy róż w sztyfcie. Na mokro. Mamy perełki. I tusz. Coś by wartało tutaj dołożyć, nie? Więc jeżeli byście chcieli coś potestować, jakąś nowość, niekoniecznie z Avonu, żebym mogła coś kupić ewentualnie, to koniecznie dajcie znać. A za dzisiaj, kochani, tak ekspresowo było dzisiaj, z tego co widzę. Bardzo Wam dziękuję. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia za tydzień, gdzie będzie ten makijaż. Pa!